miała rozwiązać problem i zamknąć temat, ale tak się nie stało. Skala zatrudniania po znajomości i po linii partyjnej jest trudna do opisania, ale są kolejne bulwersujące przypadki. Awleta Zalewska. Czy pana zdaniem w PiS-ie jest nepotyzm i kolesiostwo jeszcze? Nie, nie ma. Bez wahania odpowiada senator Stanisław Karczewski, tyle że gdy dopytujemy go o ten konkretny przykład. Trzy pytania o pracę pana żony. Czy ma pan zatrudnić Sylwię Sobolewską? Tak, dokładnie tak. Czyli o to, jak żona posła PiS-u dostała pracę w nadzorowanej przez PiS spółce. No, ja się tym nie senator PiS-u dokładnie odpowiada. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Ale nie powinno pana interesować, że nie, prezes mówił, nie ma nepotyzmu, a tu nagle ktoś zdaje pracę i to jeszcze żona. No ale żona chyba gdzieś musi pracować, ja nie wiem, że dostała pracę. To nie jest prawda. Żona posła PiS-u nie musi dostawać pracy w państwowej spółce z polecenia, bez konkursu, a nie ma to na stanowisku, które wcześniej nie istniało. A do tego, co ujawnił wiceprezes zarządu, któremu Sylwia Sobolewska miała doradzać, była to praca, w której nie zjawiała się zbyt często. Pani bywała w spółce może 3 razy. W ciągu tych 8 miesięcy? Tak, może 4. To były spotkania bardziej takie, powiedzmy sobie, kawa, herbata. To już było w tyle razy przerabiane. To też senator PiS-u, tyle że akurat on ujawnioną w czarno na białym w TVN24 historię zna. Nie, oglądałem państwa program. I co pan o tym myśli? Już w tej chwili wiem, że nie pracuje w spółce Skarbu Państwa, no dlatego... Nie pracuje, bo prezes, który ją zatrudniał, też odszedł. Wolę przemilczeć te sprawy. Nepotyzm i kolesiostwo, czyli załatwianie swoim rodzinom i działaczom partyjnym pracy w państwowych spółkach, to patologie, z którymi Jarosław Kaczyński, jak twierdzi, walczy w PiS-ie od lat. Można rządzić inaczej, że sieci klientystyczne, kliki różnego rodzaju, nepotyzm, to nie jest istota demokracji. To jest patologia demokracji. No to kolejne dwa przykłady. Na początek radny PiS-u ze Szczecina i jednocześnie wiceprezes Spółnea Marcin Pawlicki, który miesięcznie zarabia ponad 95 tysięcy złotych, corocznie daje mu ponad 1 000 000. Na wczorajszym posiedzeniu Rady Miasta, wychwalając rządy PiS-u, sugerował, że w Polsce jest deflacja, choć mają ceny wzrosły o 13%. Sumując inflację, czy teraz mamy deflację, tak, ale sumując inflację, to jest dużo, dużo mniejsza wartość. Menedżer wysoko postawiony powiedział, że ma rację. Proszę to powiedzieć każdemu klientowi Enei, który płaci coraz to wyższe rachunki. W państwowej spółce pracuje też posłanka Małgorzata Janowska, która po tym, jak wróciła do klubu PiS-u w lipcu 2021 roku, ratując PiS-owi większość, w grudniu awansowała na dyrektora. Co jak wynika z oświadczenia majątkowego, rok do roku dało jej wzrost pensji o 110 tysięcy złotych, czyli miesięcznie ponad 31 tysięcy. U nich słowa nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Nawet prezesa świadczy nazwa partii. Prawo i Sprawiedliwość. Oni nie mają nic wspólnego z własną nazwą. Do dziś Krzysztof Sobolewski nie skomentował sprawy zatrudnienia swojej żony. Arleta Zalewska, fakty.